Moi drodzy, witam Was serdecznie. Dziś mamy 21 dzień marca, pierwszy dzień wiosny, sobotę. I hasła biblijne wyznaczone na dzisiejszy dzień to słowa z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 26 rozdział, tam czytamy. Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt Was nie przestraszy. A w liście do Filipian apostoł Paweł w 4 rozdziale tak pisze. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Moi drodzy, znowu o pokoju. Czyżby przypadek? Ktoś powie, nie sądzę. Chciałbym rozpocząć pewnym przykładem. Mianowicie w Irlandii Północnej dochodzi czasami do bardzo krwawych konfliktów między katolikami a protestantami. I pewnego poranka w Boże Narodzenie ksiądz katolicki odwiedził po drugiej stronie miasta protestanckiego pastora. Chciał złożyć mu świąteczne życzenia. Pastor bardzo się ucieszył z tej pokojowej misji i w niedługim czasie złożył mu rewizytę. Jednak niektórzy, szczególnie ze starszych parafian, byli z tego niezadowoleni i podjęli działania zmierzające do usunięcia swoich proboszczów z parafii. Chcieli ich usunąć tylko dlatego, że ci starali się wprowadzić w życie chrystusowe wezwanie do pokoju. Drodzy, w Biblii często pojawia się słowo pokój. W oparciu o naukę biblijną możemy wyróżnić w zasadzie 4 rodzaje pokoju. Pokój z Bogiem, pokój z samym sobą, pokój z ludźmi i pokój chrystusowy. Nie zbudujemy pokoju między ludźmi, jeśli nie żyjemy w pokoju z Bogiem i z samym sobą. Jezus Chrystus jest pełnią pokoju i tą pełnią nas obdarza, mówiąc do swoich uczniów, do każdej i każdego z nas, pokój mój daję wam. I tego pokoju jak nigdy wcześniej potrzeba nam dziś, tutaj na ziemi, w chwili, gdy cały świat zmaga się z walką z koronawirusem. Helen Keller, amerykańska pisarka i pedagog, w drugim roku życia straciła wzrok, słuch i częściowo mowę. A mimo tych ograniczeń ukończyła wyższe studia, uzyskała doktorat i nauczyła się kilku języków. Pewnego razu po wykładach ktoś jej zadał pytanie, gdyby zaistniała możliwość spełnienia jednego życzenia, to co by pani wybrała? Możemy się domyślać, jakie może być życzenie człowieka pozbawionego wzroku, słuchu, ale w tym wypadku nasze domysły byłyby chybione. Ona odpowiedziała, wybrałabym życzenie pokoju dla świata. Gdy zabraknie pokoju na świecie, krew, łzy, cierpienie, śmierć stają się panami świata. Gdy zabraknie pokoju w rodzinie, nie mamy wytchnienia, wtedy złość i nienawiść docierają z każdego kąta lodowatego domu. Gdy zabraknie pokoju w nas samych, wtedy nie znamy radości i zadowolenia z życia, a dominować będzie strach, lęk i obawa. Kto chce zachować ciszę, musi się zatrzymać. I chcąc nie chcąc, do tego zmusiła nas pandemia koronawirusa. Apele do pozostania w domu, do ograniczenia kontaktów, nawet prośby, by w tym czasie zagrożenia epidemicznego nie przychodzić do kościoła, zamiast pędzić dalej do pracy, do szkoły, do innych obowiązków, zmuszeni jesteśmy przerwać te czynności. Zatrzymanie się jest warunkiem koniecznym, żeby zrozumieć samego siebie i bliźniego. Rozumienie ma coś wspólnego ze spoczynkiem. Gdy człowiek szybko biegnie, wtedy w zasadzie nic nie rozumie. Ani słów, ani serc tych, obok których przebiega. Ten, kto bez przerwy gdzieś pędzi, wprowadza zamęt w swojej duszy. Zatrzymanie się i wyciszenie jest konieczne, aby rozjaśnił się mrok panujący w naszej duszy, aby podniosła się mgła, a wtedy jasno poznamy rzeczywistość. Dopiero kiedy nasze wnętrze zostanie rozjaśnione, znajdziemy pokój w sobie. Chciałbym jeszcze przeczytać słowa
księdza doktora Marcina Lutra, naszego reformatora, które wyznaczone są na dzisiejszy dzień. Taki jest pokój krzyża, pokój Boży, pokój sumienia, pokój chrześcijański. On sprawia, że człowiek jest też wewnętrznie spokojny, wobec każdego przyjazny, nikogo nie niepokoi. Jest to dzieło Boga, nieznane nikomu oprócz tych, którzy go zaznali. O pokój, spokój i równowagę w naszym codziennym życiu chciejmy modlić się każdego dnia, szczególnie w tym trudnym i pełnym niepokoju czasie.